Rozdział szósty. Napisał w pamiętniku. Wydarzyło się to 3 lata temu. Natknąłem się na nią ciemnym wieczorem w wąskiej bocznej uliczce w pobliżu dworca kolejowego. Stała przy bramie pod latarnią, która rzucała tylko nikłe światło. Miała młodą twarz pokrytą grubym makijażem. To właśnie ten makijaż tak na mnie podziałał. Twarz zupełnie biała jak maska, usta jaskrawo czerwone. Kobiety należące do partii nigdy się nie malują. Oprócz nas nie było nikogo. Nie było też teleekranów. Powiedziała, że 2 dolary, więc przez chwilę nie mógł pisać dalej. Zamknął oczy i przycisnął palcami powieki, żeby wymazać obraz, który powracał w pamięci. Miał ochotę wykrzykiwać najgorsze przekleństwa, walić głową w ścianę, przewrócić kopniakiem stół, cisnąć kałamarz przez okno, zrobić coś gwałtownego, wywołać jakiś hałas lub nawet zadać sobie fizyczny ból, byleby tylko zatrzeć dręczące wspomnienie. Najgroźniejszym wrogiem człowieka, pomyślał, jest jego układ nerwowy. Napięcie wewnętrzne może w każdej chwili ujawnić się poprzez zewnętrzne objawy. Przypomniał sobie mężczyznę, którego widział na ulicy przed 2 tygodniami. Był to zupełnie zwyczajny jegomość. Na oko poniżej 40, członek partii, szczupły, dość wysoki, z teczką w ręce. Dzieliło ich zaledwie 2 metry, gdy nagle jakiś skurcz wykrzywił lewą połowę twarzy tamtego. I po chwili znowu, kiedy się mijali, było to tylko drgnienie, w dodatku szybkie jak migawka, ale najwyraźniej zupełnie mimowolne, Winston pomyślał wtedy. Dni tego biedaka są policzone. Najstraszniejsze, że gość pewno wcale nie zdawał sobie sprawy ze swojego tiku. Jednakże największym niebezpieczeństwem było mówienie przez sen, a Winston nie wiedział, jak się przed tym ustrzec. Wziął głęboki oddech i znów podjął pisanie. Więc wszedłem za nią do bramy i dałem się zaprowadzić przez podwórze do kuchni w suterenie. Pod ścianą stało łóżko, a na stole przyćmiona lampa. Kobieta w gardle czuł suchość, miał ochotę odplunąć, myśląc o kobiecie z sutereny. Miał też przed oczami swoją żonę, Katrin. Winston bowiem był kiedyś żonaty i prawdopodobnie nic się nie zmieniło, bo o ile wiedział, Katrin wciąż żyła. Znów poczuł w nozdrzach ciepły, duszny fetor z sutereny, w którym smród pluskiew i odór brudnej odzieży mieszały się z wonią tanich perfum, obrzydliwą, lecz mimo to podniecającą, gdyż kobiety partyjne nie stosowały żadnych pachnideł. Było wręcz niewyobrażalne, by któraś mogła to uczynić. Tylko prolki używały perfum. W jego umyśle zapach ten kojarzył się nierozerwalnie z kopulacją. Pójście z tą kobietą stanowiło jego pierwszy występek tego typu od blisko 2 lat. Oczywiście obowiązywał niepisany zakaz zadawania się z prostytutkami, lecz zebrawszy się na odwagę raz na pewien czas, można go było złamać. Ryzykowało się wiele, ale za zbrodnię tę nie groziła kara śmierci. Przyłapani, chyba że mieli na sumieniu coś jeszcze, mogli się spodziewać kary 5 lat ciężkich robót. Jeśli wiedziało się, jak uniknąć wpadki, sprawa nie nastręczała trudności. Ubogie dzielnice roiły się od kobiet gotowych sprzedawać swoje wdzięki. Czasami wystarczyła butelka ginu, normalnie niedostępnego prolom. Po cichu partia próbowała nawet prostytucję jako umożliwiającą zaspokojenie popędu, który nie dawał się całkowicie stłumić. Rozwiązłość nie przeszkadzała aż tak bardzo, o ile uprawiano ją potajemnie, bez radości i wyłącznie z kobietami należącymi do ujarzmionej i pogardzanej klasy. Zbrodnią niewybaczalną był stosunek pozamałżeński między członkami partii, ale choć także i do tej zbrodni z reguły przyznawali się oskarżeni podczas wielkich czystek, trudno sobie wyobrazić, aby coś takiego naprawdę się zdarzyło. Partia postawiła sobie za cel nie tylko powstrzymanie mężczyzn i kobiet od tworzenia związków, nad którymi nie miały żadnej kontroli.
uparcie, acz skrycie dążyła do oddarcia stosunku płciowego z wszelkiej przyjemności. Za wroga uważano nie tyle miłość, ile zmysłowość, zarówno w małżeństwie, jak i poza nim. Każdy związek małżeński między członkami partii musiał zyskać akceptację specjalnej komisji. I choć nie istniał na to żaden paragraf, nie udzielano zgody kandydatom, którzy sprawiali wrażenie, że czują do siebie pociąg fizyczny. Jedynym akceptowanym celem małżeństwa było płodzenie przyszłych członków partii. Sam stosunek płciowy należało traktować jako coś wzbudzającego odrazę, niczym lewatywa. Tego również nie mówiono wprost, lecz w pośredni sposób wpajano od dzieciństwa każdemu członkowi partii. Działały nawet takie organizacje jak Młodzieżowa Liga Antyseksualna, które zalecały pełną wstrzemięźliwość płciową. Kobiety miano poddawać sztucznej inseminacji, nowomowie, sztuczcem, a urodzone przez nie dzieci wychowywać w specjalnych zakładach. Winston zdawał sobie sprawę, że projekt ten nie jest traktowany serio, aczkolwiek pasuje do ogólnej ideologii partii. Partia usiłowała zabić popęd płciowy, a jeśli jej nie wychodziło, próbowała go przynajmniej spaczyć i zohydzić. Nie rozumiał dlaczego, ale ze strony partii wydawało mu się to naturalne. Jeśli chodzi o kobiety, wysiłki te przynosiły pożądany rezultat. Znów pomyślał o Katrin. Minęło 9-10, blisko 11 lat, odkąd się rozstali. To dziwne, jak rzadko nie myślał. Na długie tygodnie zapominał o tym, że jest żonaty. Byli razem tylko przez 15 miesięcy. Partia nie zezwalała na rozwody, ale małżeństwa bezdzietne na ogół zachęcano do separacji. Katrin była prostą jak trzcina, wysoką, jasnowłosą dziewczyną o wspaniałych ruchach. Miała śmiałą, pociągłą twarz, która wydawała się uduchowiona, czysta. Iluzja, gdyż zaraz na samym początku małżeństwa Winston doszedł do wniosku, że ma do czynienia z najgłupszym, najprymitywniejszym i najbardziej pustym umysłem, z jakim dotąd się zetknął. Chociaż może wynikało to po prostu stąd, że poznał Katrin lepiej niż kogokolwiek. Głowę miała nabitą wyłącznie partyjnymi sloganami i zdolna była przełknąć każdą, dosłownie każdą bzdurę wymyśloną przez partię. W myślach przezywał ją ludzkim gramofonem. Nie zniósłby jej to, ale zniósłby jej towarzystwo, gdyby nie jedno, ich życie płciowe. Ledwo jej dotknął, wzdrygała się i sztywniała. Obejmując ją, czuł się tak, jakby obejmował drewnianą kukłę z ruchomymi kończynami. Najdziwniejsze, że nawet gdy leżał w jej ramionach, miał wrażenie, iż równocześnie odpycha go z całej siły. Uczucie to wywoływała sztywność jej członków, gdyż Katrin leżała zamkniętymi oczami, ani się nie opierając, ani nie współuczestnicząc, lecz jakby biernie wszystko znosząc. Ich zbliżenia były nieprawdopodobnie żenujące, a z czasem stały się po prostu okropne. Ale mimo wszystko Winston wytrzymałby z żoną, gdyby się tylko zgodziła, by żyli w celibacie. Jednakże ku jego zdumieniu ta propozycja okazała się dla niej nie do przyjęcia. Oświadczyła, że muszą mieć dziecko. Tak więc powtarzali ten sam przykry rytuał regularnie, raz na tydzień, chyba że akurat było to niemożliwe. Katrin nawet przypominała mu rano o czekającym ich akcie, jako o czymś, co trzeba wykonać wieczorem i czego nie wolno zaniedbać. Posługiwała się dwoma określeniami. Pierwsze to produkowanie dziecka, a drugie nasz obowiązek wobec partii. Tak jest, używała dokładnie tych słów. Wkrótce Winston starym, z coraz większym lękiem oczekiwał wyznaczonego dnia. Na szczęście Katrin nie zaszła w ciążę i w końcu zgodziła się zrezygnować z dalszych prób, a niedługo potem rozstali się na dobre. Winston westchnął cicho, po czym znów ujął pióro i napisał. Kobieta rzuciła się na łóżko i natychmiast bez żadnych ceregieli, najbardziej ordynarnym, wstrętnym gestem, jaki można sobie wyobrazić, zadarła spódnicę. Wówczas ja. Ujrzał siebie, jak stoi w bladym świetle lampy, wciągając w nozdrza woń pluskiew i tandetnych perfum. Ogarnięty poczuciem klęski i urażonej godności, co nawet tam, w suterenie,
wiązało się z myślą o białym ciele Katrin, obróconym w bryłę lodu przez hipnotyczną moc partii. Dlaczego wszystko musiało zawsze źle się kończyć? Dlaczego zamiast tych obmierzłych szamotanin powtarzających się w kilkuletnich odstępach nie mógł mieć kobiety, którą by kochał? Ale prawdziwy romans nie mieścił się w głowie. Kobiety partyjne były wszystkie takie same. Czystość seksualną miały zakorzenioną równie głęboko jak lojalność wobec partii. Poprzez umiejętne wczesne warunkowanie, przez gry i zimne prysznice, poprzez bzdury, które wpajano im w szkole, w kapusiach i w lidze młodych, przez wykłady, pochody, piosenki, skandowanie haseł i wojskową muzykę udawało się stłumić w nich popęd naturalny. Rozum podpowiadał mu, że muszą istnieć wyjątki, lecz serce nie chciało w to wierzyć. Wszystkie znane mu kobiety były nie do zdobycia tak, jak tego oczekiwała od nich partia. Bardziej jeszcze niż miłości pragnął obalić ten mur cnoty, choćby tylko raz w życiu. Udane spółkowanie było buntem. Pożądanie równało się z myślą zbrodni. Nawet rozbudzenie Katrin, jego własnej żony, oznaczałoby występek przeciwko partii, gdyby mu się powiodło. Ale musiał dokończyć swoją opowieść, napisał. Wówczas ja podkręciłem lampę, kiedy ujrzałem kobietę w świetle. Niewielki płomień lampy naftowej, kiedy rozbłysł w półmroku, wydał się niezwykle jasny. Winston dopiero teraz mógł się dobrze przyjrzeć kobiecie. Postąpił krok w jej stronę i przystanął, ogarnięty pożądaniem i lękiem. Był boleśnie świadom ryzyka, które podjął, przychodząc tutaj. Istniało duże prawdopodobieństwo, że patrol złapie go, kiedy będzie wychodził. Bardzo możliwe, że policjanci już czekają za drzwiami. I tak go zwiną. Nie może więc wyjść, nie zrobiwszy tego, po co wszedł. Musiał to napisać, musiał wyznać. Otóż w świetle zobaczył nagle, że kobieta jest stara. Warstwa makijażu na jej twarzy była tak gruba, że mogła pęknąć niczym tekturowa maska. Widział włosy kobiety poprzetykane siwizną, lecz co najokropniejsze, gdy rozchyliła usta, ujrzał tylko czarną jamę. Prostytutka w ogóle nie miała zębów. Nabaz grał szybkim, niestarannym pismem. Kiedy ujrzałem kobietę w świetle, przekonałem się, że to stara baba, przynajmniej 50-letnia. Lecz nic nie mogło mnie powstrzymać. Zrobiłem to, po co tam poszedłem. Znów przycisnął palce do oczu. Wreszcie napisał wszystko, ale wcale mu nie ulżyło. Terapia nie odniosła skutku. Wciąż miał ochotę wrzeszczeć i kląć na całe gardło.